Cześć, mam na imię Michał. Dzisiaj przygotujemy sobie sos grzybowy z świeżych grzybów leśnych. Grillu Baron 490 marki Broil King. Idealne połączenie do kućmoka. Zapraszam. Witam po krótkiej przerwie. Tak jak wspominałem, dzisiaj będziemy przygotowywać sos grzybowy z świeżych grzybów leśnych. Co nam będzie potrzebne do przyrządzenia tego sosu? Świeże grzyby, około 400 g w naszym przypadku. Masełko 30 g, 400 g śmietany 18, jedna cebulka, 10 gałązek pietruszki. Przyprawy dla smaku. W naszym przypadku jest to sól himalajska z firmy Cape Herb and Spice z RPA i pieprz. No i oczywiście jakaś patelnia. W naszym przypadku będzie to masywny wok, który już zaczynamy rozgrzewać. Mamy tutaj zamontowaną tradycyjną kuchenkę boczną. Zmieniliśmy z palnika infraredowego. Baron 490 umożliwia podmianę tych palników. No i wrzucam masełko, żeby się już rozpuszczało. Ok. To w dalszym etapie weźmiemy i pokroimy sobie grzybki. Kroimy je nie jakoś nadzwyczaj drobno. Trzeba też zwracać uwagę, żeby nie było dodatkowego białka, bo akurat sos w naszym przypadku będzie wegetariański. Jest to dość tradycyjny sos, bardzo popularny. Ten filmik bardziej pokazuje, jak przygotowywać go na grillu, tak żeby nie biec do domu i nie opuszczać swoich gości, tylko celebrować razem z wszystkimi. A kućmok, który jest aktualnie w środku, jest dość popularny w naszym domu. Jak mamy jakąś imprezę rodzinną, to praktycznie zawsze go wykonuję, bo jest bardzo szybki, prosty, treściwy. A co nam potrzebna jest? 1,2 kg ziemniaków, 4 pędka kiełbasy, 3 jajka, trochę mąki, 3 łyżki, sól, pieprz, boczku, żeby obłożyć tą brytwanę i heja, i się robi. Grzybki już mam pokrojone, masełko nam się rozpuściło, to teraz wrzucam cebulkę do środka. Teraz będziemy czekać, aż cebulka nam się zeszkli i będziemy wrzucać grzybki. Do zobaczenia za chwilę. Mamy już zeszkloną cebulkę. Teraz wrzucamy grzybki do naszego woka. Proszę zobaczyć na cebulkę. I wrzucamy nasze grzybki i będziemy czekać, aż one puszczą trochę wody, podgrzeją się. Będziemy to mieszać i potem wrzucimy śmietanę i doprawimy. Teraz weźmiemy i mieszamy. Oj, tutaj coś mi się trafiło niepokrojonego. Więc ja tu będę mieszał, pilnował i jak się zmieni tutaj sytuacja na woku, to pokażemy Wam. Do zobaczenia za chwilę. Grzybki już nasze zmiękły, podgrzały się. Minęło około 30 minut, jak je wrzuciłem do środka. Teraz dodam śmietanę.
Ten wok jest fajny, bo on ma dość grube dno, jest z żeliwa. I taka ciekawostka, że też można go używać na płycie elektrycznej, bo działa na indukcji. Więc jest dość uniwersalny ten wok z Broil Kinga. Dobra, teraz jeszcze dodamy pietruszkę. Takiego pieprzu. Razu jest złym młynkiem. Oczywiście też jest dostępny w salonie grilli. Zapraszamy. Mega aromatyczny. I sól malajska. Taka o. Też jest dostępna. I mieszamy. Poczekamy, aż to się wszystko zagrzeje. Będziemy to mieszać, nabierze fajnego koloru i będziemy podawać razem z kućmokiem. Do zobaczenia za chwilę. A jeszcze kućmok. Nasz kućmok już jest gotowy razem z naszym sosem. Warto zacząć robić sos gdzieś tak pół godziny przed końcem pieczenia naszego kućmoka, więc zabieram się za wyciąganie. Tak, nasz sosik. I kućmok. O, tak to wygląda. Grilla można wyłączyć. Spisał się po raz kolejny doskonale. I co? I nakładamy. Trochę się przepiek. Tak to wygląda. I polejemy naszym sosem. Teraz będzie doskonałe połączenie. Moja żona będzie zadowolona, ale jeszcze spróbuję. Bomba. Spróbujcie. I zaskoczcie swoich znajomych. Jeżeli Wam się podobał nasz filmik, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.